Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Nie wiem, jaki to już jest numerek, bo słuchajcie, ja już się totalnie pogubiłem, jeżeli chodzi o numerację tego odcinka. Moi drodzy, znaczy ogólnie numerację odcinków. Słuchajcie, kwestia jest następująca. Popatrzyłem troszeczkę, jeżeli chodzi o DLC, co my tutaj musimy jeszcze zrobić, co musimy ogarnąć, wszystko. Więc mam wielką nadzieję, że uda nam się to wszystko ładnie zrobić. Dig widzę, że już jest, więc będziemy z nim rozmawiać. Więc od tego zaczniemy. Ding dong, bing bang bong, kopię ja kopię. Zapytaj o sygnet kapłana. Zjadłeś moje ciasto z pszczelim jadem? Smaczne było. Oczywiście, zabójczo smaczne. Dig, masz taki jeden bibelot, sygnet kapłana jest zdecydowanie niesmaczny. Nie będziesz mieć nic przeciw, jeśli go wezmę? Właściwie to jest całkiem słodki. Co poranek maczam go w miodzie i oblizuję. O Jezus. Słuchaj, cała wioska oszalała na punkcie twoich wyścigów szczurów. Też w to wchodzę. Latarnik ma najlepsze szczury wyścigowe. Przynieś mi jednego. Poszukam wtedy czegoś innego do lizania. No świetnie. Dobrze, idziemy do latarnika w takim razie. Oczywiście nie możemy się tepnąć, no bo wiadomo co... A, tu jest w ogóle, słuchajcie, to miejsce z tym mostem. Także to jest tutaj, to co widzieliśmy oczywiście w poprzednim odcinku. Także dobra. Ogólnie rzecz biorąc, mam pewne podejrzenie i przypuszczenie, że nam się dzisiaj chyba uda grę skończyć, więc bardzo możliwe, że to będzie ostatni odcinek, moi drodzy. Co do szczura dla Diga. Znowu ty, cokolwiek mnie podejrzewasz, nie jestem winny. Właściwie to sam jestem ofiarą. W czym rzecz? Ryby nie biorą. Jakiś chłopczyna z miasta przechodził obok latarni, grając na piszczałce. Kiedy poszedł, podążyłem za nim wszystkie moje wyszkolone szczury. A niech to, bardzo chciałem pożyczyć szczura. Sprzedaję je konkol, ale nie wygląda... Wydaje się, że wiesz co to... Że wiesz to ode mnie. Konkol. No dobra. Czyli tak na dobrą sprawę, sprawę mamy jasno. Musimy poczekać tutaj... do momentu zmroku, wtedy też wszystko się tutaj oczywiście wyjaśni, natomiast my w międzyczasie pójdziemy do syna pszczelarza, syna rolnika i dowiemy się nieco o jego żonie. I teraz tak, chociaż nie będę wam spoilerować, ja już co prawda wiem, bo niestety natrafiłem na taki poradnik, gdzie wszystko było wypisane krok po kroku, co trzeba zrobić, mi się rzuciło w oczy, więc nie będę wam na razie spoilerować, ale wszystkiego się za chwileczkę dowiecie. No dobra, syn rolnika. Mam nadzieję, że syn rolnika będzie. Wiecie co, cieszę się gdzieś tam z takiej swojej strony nagrywającego, że gdzieś już mamy koniec tej gry, tak na dobrą sprawę. No oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś by chciał ją wymaksować, no to wiadomo, musiałby jeszcze ogarnąć motyw z alkoholami wszystkimi, z miodem i tak dalej, ale mi się już szczerze powiedziawszy nie chce w to bawić. Dobra, muszę zająć się obowiązkami, aby ojciec strasznie zły. Zapytaj go o matkę. Wygląda na to, że ojciec jest dzisiaj w jeszcze gorszym humorze niż zwykle. Zapytałem o twoją matkę, dziwnie go to rozjuszyło. Bardzo kochał mamę, była taka piękna i dobra, ale była też słaba. Zdarzało się jej chorować, a nawet omdlewać. Jęczmień nami wstrząsnęła, ojciec wciąż ją opakuje. Rozumiem. Jego strej młynarz wie pewnie więcej. I do młynarza. I'm loving it. Słuchajcie, tutaj też, nie wiem czy zauważyliście, ja na początku wziąłem siarkę, dlatego że siarka też będzie nam potrzebna, więc na wszelki wypadek wziąłem, bo nie jestem pewny, czy aby na pewno, ale nieważne. Strasznie męczy mnie fakt, że nie mam nic do roboty. Użyj młynu. Co do żony rolnika. Witaj, chcesz się sprawdzić przeciw moim szczurom? Dalej śmiało, możesz mi powiedzieć o żonie swojego brata? No cóż, była uzdrowicielką i to niezwykłą, była też zjawiskowo piękna. Mój brat zakochał się w niej po uszy po tym, jak uratowała mu życie. Jej niesamowite zdolności przysporzyły jej wrogów, którzy nazywali ją wiedźmą. Powinieneś porozmawiać z Klotyldą z Bagien, może wie coś więcej. Od jednego do drugiego, do trzeciego i czwartego. Dobra, ale tutaj, słuchajcie, mam nadzieję, że dobrze mam wyliczyć, mam wielką nadzieję, że będziemy mieli dobry timing, dlatego że jeżeli dojdziemy do Klotyldy i ona będzie, nie będziemy musieli na nią czekać, uzyskamy od niej informacje, potem wrócimy, pójdziemy do Konkola zakupić szczury, potem wrócimy pewnie do, no może inaczej, gdzieś na pewno wrócimy, bo tutaj akurat tego nie wiem, co tam trzeba będzie dalej zrobić, ale zobaczymy, bardzo jestem ciekaw i nie mogę się doczekać zakończenia. Naprawdę. Chociaż nie wiem nawet, jak będzie wyglądało zakończenie, powiem wam szczerze. Na pewno będzie objaśnione achievementem, no ale też kwestia wejścia do portalu i zmarejestrowania tego całego portalu. No dobra, co do żony rolnika. Klotyldo, znałaś żonę rolnika? Obdarzyłbyś mnie najpierw maleńkim komplementem, bardzo mi samotnie na tych bagnach. No dobra. Klotyldo, twój podróbek jest niezwykły, ponętny każdy jeden.
O mój kochani Jęgi, ale z ciebie czaruś. No dobrze, słuchaj. Znam żonę rolnika lepiej niż ktokolwiek inny. Bella wraz z łańcuchą była moją siostrą. Obie mnie tu zostawiły i przeniosły się do wioski i jedna i druga się ożeniły. Bella roztrwoniła swoją magię na uzdrawianie innych i wydanie na świat syna i córki. Jesteśmy nieśmiertelne, ale stosowanie magii nadwątla nasze zdrowie. Bella utraciła zdrowie i zmarła. A co z tobą? Też przecież korzystasz z magii. Zażywam lekarstwo. Sprawia, że szwankuje mi pamięć, ale mnie ratuje. To smutna historia. Usłyszałem już dość. Pora wrócić do rolnika. Czyli tak jak już mówiłem, od jednego do drugiego, do trzeciego i czwartego. Także tak wygląda właśnie tutaj, jeżeli chodzi o DLC. No ale dobra, w takim razie, nie wiem czy zdążymy wrócić do rolnika, wiem tylko na pewno tyle, że na pewno zdążymy do Konkola, bo on oczywiście handluje nocą, więc tutaj zbyt dużego ogarnięcia tak na dobrą sprawę nie będzie. No ale dobra, zobaczymy czy zdążymy. W sumie zapada zmrok, ale to też nie jest chyba jednoznaczne z tym, że oni tak szybko pójdą do łóżek. Chociaż może i tak być. Ale zaraz się wszystkiego dowiemy, bo słuchajcie, umówmy się, jeżeli byśmy zdążyli, to mielibyśmy plus, bo jakbyśmy poszli do Konkola, potem ogarnęli tutaj motyw z Digiem i tak dalej, to mielibyśmy już tak na dobrą sprawę wszystko zrobione. Tutaj też najprawdopodobniej będę musiał jeszcze oddać właśnie tą siarkę dla naszej czaszki i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Proszę, nie chodź jeszcze do domu, nie chodź. Czekasz tutaj, bardzo mnie to cieszy. Dobra, porozmawiajmy o Belli. Kazałem ci się odczepić, czego jeszcze chcesz? Chciałem tylko przekazać wyrazy współczucia z powodu utraty bliskiej osoby. Twoja żona była niezwykłą kobietą, jej śmierć to niepowetowana strata. Wiesz, inkwizytorzy odgrażali się, że spalą ją na stosie jako wiedźmę. Bardzo już wtedy chorowała. Poprosiłem ją, żeby przestała uzdrawiać. Odparła jednak, że jedno życie to mała cena za tyle uratowanych osób. Rozpłakał się. Powinienem dać mu pobyć sam ze sobą. Odwiedź rolnika. Już? Wystarczy? Chyba tak. Użyła swojej magii, żeby urodzić córkę, o której tak marzyła i to ją zabiło. Wiem, proszę posłuchaj, potrzebuję pierścionka twojej żony. Czy mi go sprzedasz? Miała dwa identyczne pierścionki. Jeden znajduje się w jej grobie w polu, drugi to jedyna rzecz, jaka mi zostawiła. Przyjmij za pierścionek i przeznacz na jej dzieci. Co? I przeznacz je na dzieci. Zatrzymaj go, mam pomysł. No i to jest ten wybór. Możemy albo ją wykopać, albo przyjąć, dać mu po prostu pieniądze za to. Szczerze powiedziawszy, nie za bardzo chyba chciałbym bezczyścić jej grób. Ale dajmy mu pieniądze. Bella od zawsze pragnęła, żeby nasz syn poszedł na studia. I bardzo dobrze, przeznaczę to na ten cel pieniądze od ciebie. Dziękuję, przyjacielu. Bardzo dobrze, w końcu skończone zadanie. Także elegancko. Cieszę się bardzo. Znaczy, tutaj ogólnie były dwie możliwości. Pierwszy z nich to było właśnie danie mu pieniążka, a drugie było rozkopanie grobu. Tylko tutaj domyślam się, że mogłoby być trochę chyba inaczej, jeżeli chodzi o fabułę. Może by się rozzłościł albo coś w ten sposób. No nie wiem, natomiast umówmy się, my mamy tyle tych pieniędzy, że my tak na dobrą sprawę nie mamy co z nimi robić. Mamy w chwili obecnej, słuchajcie, 40 zł, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Chociaż jeżeli chciałbym na przykład wymaksować grę, no to moglibyśmy w sumie całą kasę przeznaczyć tylko i wyłącznie na to, żeby kupować książki, żeby nauczyć się wszystkich receptur, wszystko zrobić, no i wtedy to i owszem. Natomiast z tego co widzę, ten właśnie dodatek Stranger Things naprawdę podnosi tutaj dosyć mocno pieniążki, także sympatycznie. Dobra, Konkol. Co do szczura dla Diga? Ej. Ty tam z garbem, spójrz tutaj, zerknij na moją kolekcję. To krzepiące widzieć wszędzie wokół garbaty. Interesuje mnie wyścig szczurów. Ach tak, ale wszystkie moje szczury się sprzedały. To dzięki Piperowi, mojemu partnerowi biznesowemu. Zebrał szczury wszystkich z okolicy, sprzedał je miejskiemu zoo. Treserzy szczurów zaczęli walić drzwiami i oknami, żeby kupić moje szczury. Najlepszego z nich nabył cygański baron. No tak, Waderek musiał wjechać. Mam nadzieję, że pan cygański baron się nie schowa do namiotu. Halo, dzień dobry, pożycz jego szczura. Przepraszam, czy pożyczyłbyś mi swojego szczura? Potrzebuję go do wyścigu. Mojego szczura? Ale ja wcale nie kupiłem go do wyścigów. Spójrz tylko, czy kiedykolwiek widziałeś takie przemyślne oczy albo taki sprytny pyszczek, to wybraniec będzie strażnikiem wiedzy cygańskiego ludu. Kiedyś umrę, nim jednak się to stanie, muszę podzielić całą swoją wiedzą z tym szczurem. Dobra, niech ci będzie, to ile za niego chcesz?
masz. Interesy z tobą to czysta przyjemność. Dobra, weź sygnet kapłana od Diga. Mamy pierścionek, mamy sygnet. Znaczy, domyślam się, że zaraz dostaniemy ten sygnet. Tak mi się przynajmniej wydaje, że dostaniemy, bo teoretycznie chyba tak to powinno działać. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. Cóż to jest? Wykopmy. Siarka. Ładnie, sympatycznie, elegancko. No dobra, czy Dig tu będzie? A, Diga nie ma. No, to po ptokach. Dobra, to słuchajcie, zrobimy tak. Cofamy się w takim razie do ukochanego domu i przyśpimy się, zmedytujemy. Kamień nam się odnowi, więc będziemy mogli się ponownie tepnąć. Wydaje mi się, że to będzie chyba najlepsza metoda. Natomiast wezmę ze sobą wszystkie rzeczy, które będą nam służyć do otwarcia portalu, bo tak jak już mówiłem wcześniej, jak tylko skończymy DLC, od razu wchodzimy w portal i kończymy serię z Graveyarda. No. Także tak. Także ja nie wiem czasem, czy już powolutku, małymi krokami nie możemy, słuchajcie, robić jakiegoś takiego podsumowania, ale myślę, że przez ostatnie 2-3 odcinki już chyba powiedziałem wam naprawdę dużo o tej grze, co o niej sądzę i wszystko, więc polecam obejrzeć. Dobra. Nie medytujemy już, używamy kamyczka do gadającej czaszki, idziemy do Diga. Powinien być, jest. Dobra, rozmawiaj. Ding dong, dobra. Oto twój super szczur. Wow, niezły, hurra, szykuje się mój debiut. Dziękuję, chłopcze, podwoję twoją wygraną w następnym wyścigu. O właśnie, doskonale, ale będę też potrzebował sygnetu. Co? Jakiego sygnetu? Twojego sygnetu, tego, który tak lubisz oblizywać. Lizać sygnet? A, fek, kto ma takie chore pomysły? O raju, daj mi go już. Weź go sobie, rzecz jasna, i tak zamierzałem go wyrzucić. Ha, ha, ha. Tak, nic tak nie bawi jak struganie wariata. Co za dziwny świat. Jedyny sposób na to, żeby przeżyć jako mędrzec, to zgrywać postrzeleńca. Ale mamy sygnet kapłana, obrączkę, dodatkowo mam jeszcze też siarkę, więc no jesteśmy już chyba naprawdę na finiszu, więc tutaj tak na dobrą sprawę teraz sporo zarobiliśmy, a jak tam nasze, no alkohole widzę jeszcze są, także nie jest źle. Dobra, daj mu pierścień kapłanki. Nie uwierzysz, żona rolnika to Bella. Kapłanka Bella, siostra Klotyldy i łańcuchy? Tak właśnie, oto jej pierścień. Czyli tutaj teraz zapewne będziemy mieli historię Belli, a w przypadku pierścienia kapłanki pewnie będzie coś z Digiem. Tak mi się przynajmniej wydaje, no bo to od niego dostaliśmy przedmiot. Klotyldo, droga siostro, chodźmy do domu, porozmawiajmy sobie i damy ci coś na uspokojenie. Zdradziłyśmy naszego boga, Bello, należy nam się kara wszystkim. Klotyldo, zabicie 1000 ludzi na razie to bardzo zły pomysł. Oczywiście, dlatego czytam zaglądanie 3 razy, zabijemy 3000 na raz. Wszystko gotowe. Czas na Necromonicon. O, hola. Co? Panie mój, czyżbym coś źle przeczytała? Moja była kapłanko, jak śmiesz zakłócać mój spokój? Ja nie, to nie ja. Ja bym nigdy... Grr, Digus mnie oszukał. Ten rytuał miał zabić naszych wrogów. To prawda, prawdowny Boże. Podmieniłem rytuał, żeby móc z tobą porozmawiać. Wysłuchaj mnie, jesteś naszą ostatnią nadzieją. Pradawny most został zniszczony. Nasi umarli pozostają tutaj jako zombie. Zabijają ludzi. Nikt nie potrafi zatrzymać tego szaleństwa. To nie jest już moje zmartwienie, śmiertelniku. Naprawdę? Wkrótce nie będzie nikogo, kto by się do ciebie modlił, a wtedy znikniesz. Już jesteś słabszy, inaczej oparłbyś się mojemu rytuałowi. Poza tym... drga ci powieka. Okej. No pięknie. Chcesz oglądać dalej? Mam wrażenie, że ten wehikuł sobie ze mnie drwi. Gdzie jestem w tych obrazach z przeszłości? Może jest popsuty? Może, a może nie mam przeszłości i ten grób mnie wydał na świat. Bla bla, nic przydatnego, arr. Nie trać nadziei, nie ukończyliśmy jeszcze listy. Pchi, tracę resztki cierpliwości. Wiecie co? Ja mam dziwne podejrzenie, że ten mietek to jest albo poprzedni grabarz, albo to jest ten bóg. Nie wiem, mam takie dziwne. Oszalała na ich punkcie. Szkoda, że nikt nie przyjmuje zakładów od gadających czaszek. Nie wiem, może się mylę, ale nie wiem w sumie. Mam nadzieję, że się zaraz wyjaśni, kim będzie właśnie Mietek. Nasza czaszka gadająca. Pakt jest gotowy. Gdy go podpiszecie, ten świat będzie nim związany. Jeśli pakt zostanie złamany, pradawna klątwa powróci. Jesteśmy gotowi. A o co chodzi? Zaczynajmy zatem tak, jak ćwiczyliśmy.
Pokój, nie wojna. Wiara, nie herezja. Ups, przepraszam, o nie. Nie umiem mówić. Wolność, nie kajdany. Przebaczenie, nie zemsta. Nadzieja, nie rozpacz. I okręty umarłych, niechodzące trupy. Gwarantem paktu jest grabarz. W czasie obowiązywania paktu wszyscy sygnatariusze pozostają nieśmiertelni. I ostatnie. Faktycznie odpowiedzialni zostaną ukarani. Ich potępione dusze pozostaną na zawsze związane z ich umierającymi ciałami. Czyli paktem jest... O kurde. Czyli... Oj, nie zazdroszczę tym faktycznie odpowiedzialnym. Musicie też odbudować wioskę, tylko pamiętajcie o bezpieczeństwie pożarowym. Ojcze, mówisz tak, jakbyś zamierzał odejść. Konflikty religijne, krwiożercze kapłanki i czerwonoocy bogowie to zbyt wiele na moje lata. Poza tym jest jeszcze tyle słodyczy, które chciałbym spróbować. Czyli my jesteśmy... Ale jaja, przeklęty czerwonooki łajdak, wiedziałem. Nie rozumiem tylko czemu. Mietek, uspokój się, co ty? Józef zamienił się w żywego trupa z powodu tych łotrów. Ciało skazane na wieczne gnicie, piekielne katusze, to była ich kara. Józef nie był w stanie się nawet zabić, pozostało mu tylko pić. Mietek, ja nie. Ha. Co za wyborny żart. Syn Józefa wybawił go, skracając go o głowę. Jestem wycieńczony, to zbyt wiele. Spróbujmy po raz ostatni. Jesteś pewien? Tak, cegła ze ściany kościoła. Dalej proszę. Cegła ze ściany kościoła. No powiem wam szczerze, że tutaj się robią bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Bardzo. Nawet bym powiedział, że tak bardzo, bardzo dziwne. Natomiast dobra, cegła ze... tutaj z... O! I dostaliśmy Epic Skull, czyli udało nam się chyba wbić maksymalny poziom tawerny, jeżeli chodzi o to osiągnięcie. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą cegłę, jeżeli mnie moja pamięć nie myli... To musimy szukać tutaj gdzieś, gdzie są ruiny. Bo nie wydaje mi się, żeby to było gdzieś u nas. Także będzie trzeba tutaj poszukać. Tutaj jest to zniszczone, ale tutaj już wszystko wykopaliśmy. Wydaje mi się, że ja chyba nie miałem żadnej cegły jako takiej. Więc będziemy musieli ją wykopać. Co prawda on nie dał nam tutaj, tak na dobrą sprawę, żadnej podpowiedzi, gdzie powinniśmy jej szukać. Więc dobrze by było, gdybyśmy szukali... Czekajcie, jeszcze tutaj może sprawdzimy do góry, bo tutaj są jakieś ruiny. Ale nic więcej nie widzę. O, moment. Tutaj, aha, to jest chyba część tego akweduktu, jeżeli się nie mylę, bo nie wydaje mi się, żeby chodziło na, żeby chodziło mu o nasz kościół. Tak mi się wydaje, bo tutaj mamy przynieść Mietkowi cegłę ze ściany kościoła, a może i nasz? To wiecie co, czekajcie, przecież możemy się tepnąć. Ukochany dom. No zobaczymy, może faktycznie to jest tutaj. Chociaż mam ciche wrażenie, że to nie będzie chodziło o nasz kościół. No w sumie ze złej strony poszedłem. Także ona musi być na pewno gdzieś, gdzieś musi być dobrze ukryta. Pytanie tylko brzmi następujące, gdzie? No w sumie tu jest nasz kościół. Ale nie wydaje mi się, żeby... O, czekajcie, coś tu jednak mamy. Mamy. Cegła ze ściany kościoła. O, jak jesteśmy już bliziutko, bardzo bliziutko. Ale słuchajcie, problem polega na tym. Jeżeli grabarz jest tym paktem cały podpisany, no to grabarz tak na dobrą sprawę jest najważniejszą osobą w tym całym pakcie. Więc faktycznie, nie możemy umrzeć, to by się w sumie wszystko zgadzało. Odejść raczej też nie będziemy mogli odejść, bo jeżeli odejdziemy, no to pakt przestanie istnieć, tak jakby. Więc w sumie, kurczę. Także masakra, powiem wam szczerze. Masakra. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, ostatnie. Daj mu cegłę ze ściany. Niedługo przybędzie pierwszy grabarz, ale niestety kończy nam się marmur. Podpory się chwieją. Połowa ekipy poszła pić, a Krezolt jeszcze nie dostarczył gwoździ. Niezbyt obiecujący początek. Łańcucha? Przepraszam, że zawracam ci głowę, ale czy mógłbyśmy
mogłybyśmy z Bellą osiedlić się w okolicy wioski. Oczywiście, jak Klotylda? Klotylda jest chora, na głowę. Lepiej niech zostanie na bagnach. Dziękuję ci, do widzenia. O, to była szybka rozmowa. Łańcucho, poczekaj chwilę. Proszę, nie podziękowałem ci jeszcze. Za co? Nie rozumiem. Ten kamień, którym Krezol to ślepił strażników podczas egzekucji. To był twój magiczny kamień. Ocaliłaś mnie. Przepraszam cię, Horadryku. Naprawdę muszę iść. Nigdy sobie nie wybaczę, Łańcucho. Zrobiliśmy wiele okropnych rzeczy, ale teraz czeka nas wieczność. Może spróbujmy naprawić to, co da się jeszcze naprawić razem? Starczy. A teraz znajdź wielką maczugę i roznieś ten wehikuł. Mietek, możesz mi chociaż coś wyjaśnić? Wciąż nie rozumiesz. Dobra. Jestem Józef. Ale pomagałem innym. Dałem innym przyszłość. Pomściłem mistrza. Most był pomysłem Lucjusza. Dlaczego mnie ukarali? Naprawdę. Może wehikuł odpowie na nasze pytania. Nic z tego. Na liście nie ma więcej artefaktów. Tak, ale... Jest jeszcze jedna pradawna rzecz, której moglibyśmy użyć. Serio? Co takiego? Magiczna czaszka. Nie wiedziałem, że masz... Ja sobie robisz? Nie ma mowy. Co to, to nie. Dlaczego? Jak inaczej poznamy prawdę? No właśnie. Czyli będziemy mieli... To jest w takim razie ostatni definitywny filmik, jeżeli chodzi o Stranger Things. 5 lat przed prastarym paktem. Józefie, jesteś pewien, że to właściwy czas? Tak, Lucjuszu, całe to miasto należy do niego. Jego dzieło zostało skończone. Już go nie potrzebujemy. Nasz biedny mistrz się spóźnia. Pewnie się dowiedział i przyjdzie tu ze strażnikami. Nasz litościwy mistrz przyjdzie nas aresztować? Co za nonsens. A jeśli w ogóle nie przyjdzie? Och, przyjdzie. Musisz zrobić wszystko, o co poprosiliśmy portal. Nie pamiętasz już? Poprosiliśmy o władzę nad ludźmi. Już czas. Wiesz, co się wydarzy? Wiem wszystko, co już się wydarzyło i co wydarzy się w przyszłości. Przykro mi, mistrzu. Mnie też jest przykro, wasza wysokość. Do dzieła, chłopaki. Nic nie mów, proszę. Kurde, blaszka. Niepamiętanie było prawdziwym darem. Mietek? Mietek? Mietek, żyjesz? No właśnie, nie ma go. Nie sądzisz, że głupio kierować to pytanie do czaszki? A tak z innej beczki. Coś sobie przypomniałem. Po wojnie Lucjusz i ja capnęliśmy część królewskiego skarbca i zakopaliśmy ją gdzieś w pobliżu. W razie buntu. W takim razie musimy to sprawdzić. Czemu nie? Wykop skrzynię w pobliżu nowej tawerny. No ale powiem wam, że nie spodziewałem się tak na dobrą sprawę takiego tutaj zakończenia tego wszystkiego. W sumie z jednej strony takie... What the heck? Ale nie jest źle. Dobra, mamy skompletowaną całą zupełnie kolekcję. Także moi drodzy, wychodzi na to, że w chwili obecnej dodatek Stranger Things został przez nas zakończony i muszę przyznać, że jest... O, tu się nowe pojawiło. Nie, tu proszę kopać. I muszę wam przyznać, że jest naprawdę fajny. Nie powiedziałbym, żeby był jakiś tak, wiecie, ograniczony czy coś w tym stylu. Naprawdę bardzo fajnie to wszystko wygląda, więc jest spoko moim zdaniem. Także wart zakupu. Orety, spójrz tylko na ten bezlik złota i... Nie wierzę własnym oczom. Elitarne wino, 200-letnie. Chwała niech będzie bogom tak starym, jak i nowym. Wszystkie moje cierpienia zostały nagrodzone. 200 lat? Czy mogę spróbować? Oczywiście, że nie. Należy do króla Józefa, a to ja należy do mnie. Ale okaże łaskowość i pozwolę wziąć złoto. Twoja szczodrość nie zna granic, wasza wysokość. Do zobaczenia w katakumbach. Och, życie bywa piękne. Czyli co? Domyślam się, że dostaniemy pewnie mnóstwo pieniędzy. Tak mi się przynajmniej wydaje. 10 złota tylko dostaliśmy? Naprawdę? Wydawało mi się, że będzie więcej. No dobra, moi drodzy, ale to by chyba było na tyle. Tak mi się wydaje. Pójdźmy jeszcze do tych katakumb, zobaczmy, co tutaj się ewentualnie wydarzy. Natomiast raczej na pewno pójdziemy ogarnąć... No i co? Mogę z tobą po prostu odejść. Do zobaczenia później. No to tutaj chyba w tym wypadku my się chyba raczej nie zobaczymy. Ja jeszcze, słuchajcie, sprawdzę...
No tak, ale osiągnięcia to raczej nic nie mamy. Tutaj mamy zrobione wszystko już. Widzę, że nie ze wszystkimi mamy 100% tutaj, ale to chyba raczej nie da rady tego wbić na wyższy poziom. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ewentualnie sprzedając im albo coś w tym stylu, może wtedy ta przyjaźń gdzieś tam wpadała. Natomiast, no cóż, będziemy dzisiaj kończyć, także otworzymy portal. Natomiast ja domyślam się, że zapewne nie damy rady przez ten portal przejść. Nie wiem, może mam dziwne przeczucie, ale skoro grabarz jest tak jakby paktem, jest tą spójnością, spójną rzeczą, to wydaje mi się, że chyba nam się nie uda. Dobra, wykonaj emiter. Wszystko gotowe, ale co teraz? Jak otworzyć portal? O, jest metek. Zamierzasz odejść? Muszę wracać do ukochanej. Aż ściska mnie w gardle, będę tęsknił. Ja też. Smutne. Ten portal nie służył tylko do podróżowania. Może też spełnić twoje życzenie. Ale strzeż się, co powiesz, odbędzie się bez kolejnego wielkiego wybuchu. Tak czy inaczej nie działa. Witaj przyjacielu, przybywamy, by się pożegnać. Skąd wiedzieliście? Cóż, zostaliśmy wygnani z miasta, dwóch braci, jeden na dworze króla, drugi będący wysoko postawionym klerykiem. Nie uszło to uwadze Rady Królewskiej. Udaliśmy się do karczmy, a Laurentemu coś zaświtało, żeby cię tutaj odszukać. Zanim jednak odeszliśmy, ekskomunikowaliśmy połowę mieszkańców miasta. Haha, teraz jedynym pełnoprawnym kościołem jest ten przy cmentarzu. Jakby nie patrzeć, ktoś musi zająć się nim i ogrodem. Symbole się rozświetliły. A, domyślam się, że muszą pewnie przyjść wszyscy. Ale jaja. Dita, Harvard. Ledwie uszliśmy z miasta. Lord Komandor zrobił co w jego mocy, żeby nas pomówić. Prawdę powiedziawszy, w mieście wydarzyło się tyle złego, że ulica zaczęła szukać winnych. Umarli, zmartwychwstają. Lord Inquisitor został oskarżony o przywodzenie kultowi. To straszny czas. Biskup ekskomunikował miasto. Prosili się o to. Udamy się do latarni. Może uda nam się skontaktować z Wagnerem. Ale wiecie co? Tak, no zaraz do tego wam powiem. A nie mówiłem, że tu będzie? Widzę, że opuszczasz nas, przyjacielu. Tak, mój panie. Niedobrze, bardzo niedobrze. Klątwa nabiera na sile. Nie zdołamy jej zatrzymać. I to jest zapewne chodzi o to, więc oni już chyba wtedy wiedzieli o tym dodatku. Może być już za późno. Powinienem się cieszyć, ale jakoś nie potrafię. Zatrzymamy się tutaj i spróbujemy odbudować nasz stary dom. To święte miejsce, które oprze się klątwie. Przed nami niezwykłe czasy. Wszystko się zmieni. Modlę się o nasze bezpieczeństwo. Działa, nareszcie. Moje życzenie się spełniło. Będę z ukochaną. Tylko, że pewnie będziemy mieli chyba wybór. Tak mi się przynajmniej wydaje, co zrobić. Back home. Odblokowano osiągnięcie. Kochanie, najdroższa. Czy ona tutaj zostanie? No to myślę, że to jest koniec gry zapewne. Użyjemy twojej chustki, to jedyne co mamy z naszego świata. Może wehikuł nam wyjaśni, co właściwie się wydarzyło. Wciąż nie rozumiem, kochany. Miałem nadzieję, że będziesz w stanie mi wszystko wytłumaczyć. Czy to inny świat, czy iluzja, a może życie pośmiertne. Ponieważ nic nie pamiętasz. Musimy wykorzystać ostatnią szansę, by poznać prawdę. Czyli... to trochę inaczej, nie wiem jak to wyglądało w podstawce. Ale teraz chyba tak na dobrą sprawę będziemy widzieć, co się wydarzyło w tym wszystkim? A kurde, nie wiem. No tutaj nas potrącił samochód chyba, jeśli się nie mylę, prawda? Tak, tak się zaczęła gra. Co się stało? Gdzie się wszystko podziało? O, patrzcie, kto tu jest. Spokojnie, otworzyłeś tylko nową kartę swojego życia. Czeka cię nowy rozdział. Tak właściwie to dwa. Trzeba oddzielić ziarno od plew. Co? Co się stało? To tylko środek ostrożności na wypadek porażki. Co jest? Gadaj natychmiast. Kim jesteś i co się tu dzieje? Cóż... Spróbuj sam do tego dojść, mój nadpobudliwy przyjacielu. Miasto na ciebie czeka. Nie czaję, nie rozumiem. Nie musisz.
Jak doliczę do trzech, wszystko zapomnisz. Trzy. Co się stało? Gdzie się wszystko podziało? Spokojnie, otworzyłeś tylko nową kartę swojego życia. Czekajcie na całkiem nowy rozdział, ale ja muszę wracać do domu. Mogę wrócić do domu? Zawsze jest sposób, żeby wrócić do domu. Zobaczmy. Twoim nowym domem jest cmentarz. Czy to znaczy, że nie żyję? To znaczy, że jesteś teraz grabarzem. I tak się zaczynała chyba rozgrywka. Ale nie przypominam sobie tego podziału. No dobra. Napisy końcowe swoją drogą. No powiem wam szczerze, że... Wow. Nie sądziłem, że Graveyard Keeper w ten sposób się skończy i widzę, że nawet ładnie zmieściliśmy się w czasie, natomiast... zanieś pierścionek Belli Mietkowi? To tutaj jeszcze coś mamy do zrobienia? Weź sygnet kapłana od Diga? Czyli tak na dobrą sprawę mi się chyba gra nie zapisała, tak mi się wydaje i to chyba się tutaj pobudziło teraz. Bo zobaczcie, tak jakby, tak mi się przynajmniej wydaje, że tak to działa, ale mamy cały czas ten element filmowy tak jakby. I zobaczcie, mamy, tak, czyli tak na dobrą sprawę tej gry nie da się w ten sposób ogarnąć, żeby ją przejść, ale jaja. No dobra, ale słuchajcie, ja podsumowałem tę grę przez ostatnie parę odcinków, ja uważam, że jest ona naprawdę świetna, jeżeli ktoś lubi gry tego typu, myślę, że będzie zadowolony, także polecam wam ją zakupić, jeżeli gry tego typu oczywiście lubicie. Natomiast cóż, my się żegnamy i będziemy się słyszeć, tylko widzę, że tu się jakieś paski dziwne porobiły, nie wiem dlaczego. Natomiast my, moi drodzy, będziemy się słyszeć w następnej nowej serii, to jest oczywiście Legends of Zelda. Jak ona zostanie jeszcze przeze mnie tutaj ogarnięta, to się wszystko zobaczy. Natomiast na pewno wejdzie w miejsce Graveyarda, to mogę wam od razu powiedzieć. No i cóż, jedyne co mogę wam powiedzieć, to to, że warto zagrać w górę, naprawdę, jest świetna, fajnie się przy niej bawiłem, co prawda było dużo takich, na samym początku przynajmniej, było dużo takich momentów, w których nie wiedziałem co zrobić, nie wiedziałem jak zrobić, ale później gdzieś tam to jakoś wszystko weszło. Oczywiście nie bawiliśmy się też wszystkim, nie bawiliśmy się dodatkowymi eliksirami i innymi rzeczami, ale wydaje mi się, że nie jest jakoś to mega potrzebne, chyba że ktoś lubi się bawić w osiągnięcia na Steamie, to wtedy jak najbardziej. Także cóż, ja wam za serię z Grabarza bardzo serdecznie dziękuję, mam wielką nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapce, komentarzu, subskrypcji, wpadnięciu na wszystkie SM-ki, social media, linki macie w opisie. No i co, dajcie mi znać, jak wam się seria podobała, a my słyszymy się w kolejnych. Także trzymajcie się, cześć, pa! No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa!